Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Dzisiaj pawlowa. Jest to tort bezowy, udekorowany świeżymi owocami i bitą śmietaną. Do malaksera wrzucam 4 białka. Ważne jest to, żeby białka były w temperaturze pokojowej lub nawet trochę cieplejsze. Wystarczy włożyć je w misce do drugiej miski z ciepłą wodą. Białka ubijam na sztywną pianę. Do ubitych białek będę dodawała 220 g cukru pudru i po łyżeczce dodaję. Do masy dodam 2 łyżeczki octu oraz 2 łyżeczki mąki kukurydzianej. Masa jest lśniąca. Bezę będę nakładała na papier. Dwoma łyżkami przytrzymam sobie, żebym się nie rolował. Bezę wkładam do piekarnika nagrzanego do 150 stopni. Zmniejszam temperaturę do 120 i pozostawiam bezę na godzinę i 20 minut. Beza już się upiekła. Wyłączyłam piekarnik po godzinie 20 minutach i studziłam bezę przy zamkniętych drzwiach aż do całkowitego wystudzenia. Tak wygląda beza. Ubiję teraz bitą śmietanę. Pod koniec ubijania śmietany dodaję łyżkę cukru waniliowego i łyżeczkę pasty z ziaren laski wanilii. Bitą śmietaną dekoruję bezę. Na wierzchu układam świeże truskawki. To jest moja propozycja pawlowej. Życzę Wam smacznego.